Dzień dobry, witam państwa w programie Mały Biznes, Wielka Sprawa. Naszym gościem jest pan Grzegorz Sendor, koordynator projektu Eurogastro World Hotel w MT Targi Polska S.A. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiali o branży gastronomicznej, która rozwija się bardzo szybko i jest bardzo dynamiczną branżą. Pan w tej branży działa już od kilku lat, znają pan bardzo dobrze. Jak ta branża się zmieniła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat? Co takiego ciekawego w niej się dzieje? Dlaczego mamy do czynienia z tak szybkim i tak dynamicznym rozwojem? Jako konsumenci tutaj możemy obserwować bardzo duży wzrost branży gastronomiczno-hotelarskiej w Polsce. Ja mam okazję od 15 lat obserwować, jak zmienia się rynek, jak rozwija się rynek od strony dostawców dla branży Horeca. I tutaj muszę powiedzieć, że razem ze wzrostem właśnie branży restauracyjnej, hotelarskiej w Polsce bardzo jest widoczny rozwój polskiej przedsiębiorców, czyli producentów i dystrybutorów produktów i usług dla branży Horeca. Można powiedzieć, że ta branża rozwija się tak szybko, jak rozwija się rynek, czyli rynek rośnie, a wraz z nią rośnie również cała branża, prawda? Zgadza się. Tak to jest, a my też, nasza firma zauważa to poprzez fakt, że wystawcy coraz więcej, na przykład podczas targów wynajmują coraz więcej powierzchni wystawienniczej, oferują coraz to szerszą, bardziej kompleksową ofertę dla restauratorów, dla hotelarzy. No i też sami poczynają tutaj bardzo duże inwestycje. Co kilka lat praktycznie każdy producent buduje nową halę produkcyjną, magazyny, firmy zmieniają siedziby, ponieważ zatrudniają coraz więcej osób, bo mają do obsłużenia coraz większą ilość punktów gastronomicznych, czy hoteli, czy firm cateringowych. Także od kilkunastu lat tak naprawdę branża w Polsce tutaj odnotowuje bardzo duży wzrost, jest taki boom gospodarczy. No tak, bo to są firmy, które produkują sprzęt, różnego rodzaju urządzenia dla branży gastronomicznej, również dla branży hotelowej, no bo pan jest koordynatorem projektu Eurogastro World Hotel. Tak. Są to największe w Polsce i chyba w Europie Środkowej targi dla branży gastronomicznej i hotelarskiej. Zgadza się. To jest największe wydarzenie dla branży Horeca w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej. Rokrocznie tutaj na targach gromadzimy blisko 300 wystawców, którzy oferują swoje produkty. Natomiast targi odwiedza rokrocznie ponad 20 tysięcy profesjonalistów z branży, aż z 40 krajów świata. Także to są mocno też międzynarodowe targi. Bo jeszcze powiedzmy, co to jest branża Horeca, bo dla osób, które znają tą branżę, to są słowa, które mają swoje znaczenie. Rozwinę może natomiast ten skrót właśnie. Horeca to znaczy, czyli hotele, restauracje i catering. To znaczy skrót Horeca, tak? Czyli cała gastronomia, to jest po prostu zakres gastronomii, znaczy pełny tutaj zakres firm świadczących usługi gastronomiczne, czyli restauracje, firmy cateringowe, kawiarnie, lodziarnie, cukiernie, ale również hotele, cała baza noclegowa, czyli hotele, motele, pensjonaty. Firmy cateringowe, tak jak wcześniej powiedziałem. Mm-hmm. Branża się rozwija, a jakie są najważniejsze tendencje panujące w tej branży? Czy to jest zdrowe odżywianie, czy coraz większe zainteresowanie dietą, czy Polacy coraz chętniej może korzystają z usług gastronomicznych również poza domem? Zgadza się. No, wraz z rozwojem tutaj restauracji, branży gastronomicznej wiąże się, znaczy wpływ na rozwój branży gastronomicznej mają tutaj oczekiwania i potrzeby konsumentów, czyli nasze, prawda? I tak się złożyło, że ostatnie lata wraz ze wzrostem gospodarczym nasze społeczeństwo też się bogaci. Coraz chętniej wychodzimy na zewnątrz i jemy poza domem. Natomiast szalenie dużą rolę tutaj odgrywają nasze podróże, gdzie coraz częściej wyjeżdżamy za granicę i smakujemy nowych kuchni, nowych potraw. I jak wracamy, to chcemy wtedy też w naszym kraju wrócić do tych miłych chwil z wakacji. Również internet, media społecznościowe też kreują tutaj modę na pewne
kreują też te mody na spożywanie. Na przykład dieta wegetariańska, prawda? Bo tak. Jest czy nadal chyba jest bardzo modna. I... Tak, zgadza się, dieta wegetariańska. Zaraz wrócę do diety wegetariańskiej. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że o wpływie telewizji, bo telewizja ma też szalenie duży wpływ, ponieważ mamy coraz więcej programów kulinarnych i to się przekłada na to, że Polacy coraz bardziej interesują się tematyką właśnie gastronomiczną, tematyką kulinarną. I takie główne trendy, no to od kilku lat właśnie jest dieta wegetariańska. Od 2 lat myślę, że to już jest dieta wegańska, która jest na topie. Przez wiele lat kuchnia japońska, która jest bardzo zdrową kuchnią, również była na bardzo modna swego czasu, nadal jest. Nawet były takie badania i artykuł, że Warszawa jest jedną z czołowych stolic w Europie, która ma największą ilość restauracji sushi właśnie z kuchnią japońską. To samo badanie, takie samo stwierdzenie właśnie padło względem oferty Warszawy względem kuchni wegańskiej, wegetariańskiej. Jesteśmy w czołówce, zaraz po Berlinie czy Londynie. Warszawa po prostu ma najwięcej do zaoferowania w tych dwóch rodzajach kuchni, czyli wegańsko-wegetariańska, dieta roślinna i restauracje sushi. To na pewno. I chyba też kuchnia regionalna, to też jest ostatnio dosyć popularna forma no, wypadł chociażby do restauracji. Zgadza się, no tutaj kuchnia regionalna ma, też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak wspomniałem, chętnie podróżujemy, oczywiście podróżujemy za granicę naszego kraju, ale również wewnątrz. No i to tak jest, że jeżeli jedziemy na Mazury, czy w góry, czy nad morze, no to chcemy spróbować dań regionalnych, lokalnych, z lokalnych produktów. Także ta kuchnia się rozwija się też sezonowość. Chodzi o to, że mówiąc sezonowość, mam na myśli, że restauratorzy bardzo często zmieniają karty względem sezonu, co na dany moment tutaj nasza ziemia, jakie plony daje, prawda? Więc na jesieni mamy zazwyczaj sporo dań teraz z dynią. Tak, jest dość popularna dynia, bardzo popularne są szparagi, to we wcześniejszych oczywiście miesiącach. Także sezonowość jest bardzo istotna. Również konsumenci, no Polacy jesteśmy coraz bardziej świadomi i coraz więcej osób jakby zwraca uwagę na to, co jemy, ponieważ no, wyznaje taką zasadę, że jesteśmy tym, co jemy. No i tutaj z kolei zwracamy uwagę na to, czy restauracja, czy dana firma cateringowa używa produktów naturalnych, produktów ekologicznych, produktów bio czy organicznych. To jest taki nurt, który jest też od kilku lat, on się bardzo ładnie rozwija. No i w tym kierunku na pewno polska gastronomia będzie też zmierzała, no bo to wynika ze świadomości konsumentów po prostu. No tak, rynek musi dostosować się do takich oczekiwań konsumentów, które są no coraz bardziej, konsumenci są coraz bardziej wymagający, chociażby dlatego, że dużo podróżują, też widzą, mają okazję porównać kuchnie w innych krajach, w innych regionach. Zgadza się. Czy branża staje się coraz bardziej nowoczesna, bardziej nastawiona na produkty, na nowe technologie, no bo rynek też wymusza pewne szybsze działania, bardziej musi... Producenci, restauratorzy muszą dostosować się do oczekiwań rynku. Jak tutaj, jeżeli chodzi o nowoczesność, ta branża sobie radzi? Branża jest bardzo nowoczesna, jest bardzo otwarta na nowe technologie, natomiast musi też być otwarta, ponieważ blisko 90% pracowników, osób pracujących w branży, to osoby urodzone po roku 1980, czyli pokolenie milenialsów tak zwane. No i to jest to pokolenie, które już jest wychowywane było na nowych technologiach. Natomiast bardzo dużo też mamy aplikacji, restauratorzy bardzo chętnie korzystają z aplikacji, jakie są zaoferowane na rynku, natomiast też konsumenci korzystają z aplikacji. Również nowe technologie bardzo chętnie są używane przez producentów sprzętu gastronomicznego, tak jak piece konwekcyjno-parowe, czy zmywarki, czy sprzęt chłodniczy. Tutaj bardzo dużo stawiają na ekologię, na ekonomię, czyli wykorzystują technologie, które pozwalają zmniejszyć zużycie wody, zmniejszyć zużycie prądu.
Natomiast wiele urządzeń w gastronomii, tak piec konwekcyjno-parowy czy zmywarka, no to już teraz również mają wbudowany, każde to urządzenie ma wbudowany system, który ma ułatwić pracę kucharza, szefa kuchni czy no personelu całego, prawda? Więc bardzo chętnie producenci korzystają z tych nowych technologii przy produkcji urządzeń. Chciałem też jeszcze zwrócić uwagę, że wiele restauracji oczywiście korzysta i hoteli z systemów informatycznych, które usprawniają zarządzanie, prowadzenie biznesów. Są to systemy rezerwacyjne, systemy zakupowe, magazynowe, ewidencja czasu pracy. Także te systemy oczywiście to jest tak samo. Firmy z oprogramowaniami przeżywają też bardzo duży rozkwit. Też prześcigają się z nakładkami, z aplikacjami, żeby tutaj zaoferować z każdym rokiem coś nowego. Tak naprawdę najłatwiej też tutaj, no to branża IT rozwija się bardzo w każdej branży, więc również w gastronomii jest bardzo przydatna. Z kolei goście restauracji, hoteli korzystają też z nowoczesnych technologii, oceniają tutaj dany hotel, restaurację, i dzięki temu też restaurator, hotelarz może zwrócić uwagę na to, no jakie błędy popełniają, czy jest wszystko w porządku, czy trzeba nad czymś popracować, no bo mamy tutaj właśnie informacje z rynku, że no gdzieś, że no mogły być pewne minusy, tak, że goście są niezadowoleni, no to jest bardzo dobre narzędzie, bo restaurator, hotelarz ma okazję, ma możliwość, żeby szybko zareagować i poprawić, czy to serwis, czy zwrócić uwagę no na to, co dany konsument, no nie wiem, no na przykład wystawił złą opinię, prawda. Natomiast tych opinii pozytywnych jest bardzo dużo, więc to ułatwia też w promocji danego obiektu noclegowego czy punktu gastronomicznego. W jakim kierunku będzie zmierzał ten rynek? Czy są nowe tendencje, nowe zjawiska, które już pan teraz może dostrzec i one w jakiś sposób będą wytyczały kierunek, w jakim ta branża będzie się rozwijała? No, bardzo ważnym elementem jest styl naszego życia, który się zmienia. Tak jak wspomniałem, bardzo dużo podróżujemy. Więc też mamy oczekiwania coraz większe względem restauracji, względem hoteli. Natomiast pracujemy też coraz więcej, więc mamy coraz mniej czasu na gotowanie, ale przez to, że wyjeżdżamy, no bo ogólnie społeczeństwo, tak jak powiedziałem, się bogaci, mamy coraz więcej pieniędzy na to, żeby wyjść i zjeść poza domem, co jest bardzo przyjemne, ponieważ oferta restauratorów jest tak duża, tak różnorodna, że każdy znajdzie coś dla siebie i tutaj na pewno pójdziemy w tym kierunku, że Polacy coraz chętniej będą wychodzili z domów i na pewno będą spożywali posiłki na zewnątrz. Bardzo modna dziś w dużych miastach, bardzo modna jest taka usługa firm cateringowych, tak zwany pan kanapka. Codziennie do biur, większych biur, mniejszych biur przyjeżdża przynajmniej jeden lub dwóch przedstawicieli z gotowymi daniami i tutaj pracownicy bardzo chętnie kupują, korzystają z usług takich firm cateringowych, tak zwanego pana kanapki. Na pewno też zmienia się nasz styl życia, coraz więcej dbamy o siebie, zwracamy uwagę na zdrowy tryb życia. No więc bardzo duży rozkwit przeżywają też firmy cateringowe, które oferują dietę pudełkową. Więc tutaj w tym kierunku na pewno też się będzie to rozwijało, ponieważ też mamy coraz mniej czasu na przygotowanie posiłku w domu, więc dlatego korzystamy z tych usług. To też możemy zauważyć również w sklepach, czy na przykład na stacjach benzynowych, w sklepach osiedlowych, gdzie często też w tego typu punktach mamy, zaczynają się też takie właśnie usługa gastronomiczna, wchodzi do sklepów, do stacji benzynowych i tutaj na półkach możemy zauważyć dania typu convenience, które właśnie dominują półki i lodówki sklepowe, czyli gotowe dania. Polega to na tym, że to są gotowe małe dania, przekąski, które są zazwyczaj zrobione z wysokiej jakości produktów, też dla osób dbających o zdrowie i które no
nie mają czasu, żeby coś przygotować do jedzenia, a potrzebują no, drobnej przekąski, żeby w trakcie spotkania między jednym, drugim spotkaniem, czy w ciągu dnia po prostu coś przekąsić. Też chciałem powiedzieć, że z kolei ta gastronomia biznesowa, tak, czyli właśnie tak zwane lunche, no to też kiedyś lunche w Polsce nie było, od wielu lat już mamy lunche, ale też mamy brunche, czy właśnie kolacje biznesowe, spotkania integracyjne również w restauracjach. No, naprawdę na dzień dzisiejszy ten temat kulinarny jest bardzo popularny i bardzo, bardzo, bardzo się rozwija. No i Polacy bardzo chętnie wychodzą do restauracji, żeby dobrze zjeść. Dziękuję bardzo. Proszę branża bardzo. Jest bardzo dynamiczna, rynek rozwija się szybko i za tym rynkiem muszą również podążać firmy działające na rynku gastronomicznym, rynku cateringowym. Dziękuję bardzo panu za wizytę w naszym studiu. Państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem był pan Grzegorz Sendor, koordynator projektu Eurogastro World Hotel w MT Targi Polska SA. Dziękuję serdecznie.